Cześć, witam Was na moim kanale, kanał 365 Dni o Piłce. Po dwutygodniowej przerwie reprezentacyjnej wróciła nasza Ekstraklasa. Pierwszym meczem 15. kolejki było starcie pomiędzy Wartą Poznań a Wisłą Płock. Wisła wygrywa 2-1 i wywozi pierwsze 3 punkty z meczu wyjazdowego, a przede wszystkim ten mecz sygnowany jako debiut nowego trenera Dawida Szulczyka, który przyszedł z drugoligowej Wigry Suwałki. Zastąpił on na stanowisku Piotra Tworka. Ja tą zmianę traktowałem jak jakąś czystą abstrakcję, jak przedziwny pomysł, natomiast po pierwszym meczu powiem Wam szczerze, już widać jakiś sznyt i rękę trenera. Jestem daleki od wyciągania takich daleko idących wniosków, natomiast wydaje mi się, że tutaj widać gdzieś tam tą nową Wartę. Ten mecz, mimo porażki, w dość dobrym stylu uważam, był takim fundamentem, był pewnym drogowskazem, był takim początkiem nowej drużyny, która jeżeli zacznie punktować, a to pewnie się stanie, utrzymując tak dobrą grę, jak mieliśmy w wczorajszym spotkaniu, to spokojnie drużyna się utrzyma. Zapraszam na materiał. Po przydługawym wstępie może w ogóle powiem, kto strzelił bramkę. Pierwszego gola jeszcze w pierwszej połowie, właściwie w samej końcówce pierwszej połowy, zdobył Radosław Cielemencki. Debiutancki gol młodzieżowca z rocznika 2003. Wykończył on niezłe zagranie Piotra Tomasika w pole karne, co ważne, ziemią. Wcześniej Piotr Tomasik miał kilka prób dośrodkowania górą. Wszystkie były ściągane przez Adriana Lisa, natomiast teraz zagranie między obrońców. Cielemencki wykańcza akcję bardzo przytomnie. Mamy wynik 1-0, chociaż trzeba powiedzieć, że całą pierwszą połowę to drużyna Warty grała lepiej, zostawiła po sobie lepsze wrażenie. Natomiast jeżeli chodzi o taką czystą jakość piłkarską, no to na pewno piłkarze Wisły Płock dysponują lepszymi nazwiskami, bardziej klasowymi. Co ciekawe, też w drużynie trenera Bartoszka nie wyszło od pierwszej minuty kilku podstawowych graczy, m.in. Rafał Wolski, Damian Warchol czy Damian Zbozień. Ze zmian kadrowych to na pewno, co się może jeszcze rzucać w oczy w porównaniu z poprzednim meczem, przypominam, remis z Brookbetem, to trzech obcokrajowców w meczu z Beniaminkiem przed przerwą oglądaliśmy aż 11 Polaków od pierwszej minuty. W składzie Warty natomiast trochę inna konfiguracja niż na papierze, no bo Łukasz Trałka schodził między środkowych obrońców Iwanowa i Szymanowicza, a boczni obrońcy, czyli Kiełb i Grzesik, często zapędzali się na połowę Wisły, asekurowani przez Kopczyńskiego czy Czyża. W tej nowej grze Warty wydaje mi się, że najbardziej wyróżnia się ten Jason Papu, czyli ten nowy skrzydłowy, który przyszedł z ligi francuskiej. Piłkarz, który oprócz dobrych pojedynków 1-1, takiej umiejętności wchodzenia w dribbling, mocno też stoi na nogach, jest silny fizycznie. Jeżeli do tego dołoży dobre wykończenie, myślę, że będzie w ogóle jednym z wyróżniających się postaci w naszej ekstraklasie. Po drugiej stronie grał Michał Koryn, prawy skrzydłowy, który też grał dobrze. I co jeszcze ważne w tej układance, byli oni często uruchamieni przez środkowego obrońca Iwanowa, który wrócił ze zgrupowania Finlandii, rozegrał on dwa pełne spotkania w pierwszej reprezentacji naszych sąsiadów, może nie, ale piłkarzy z północy. Popisał się kilkoma podaniami tak na kilkadziesiąt metrów, uruchamiając właśnie w ten sposób bardzo dynamicznych skrzydłowych, z którymi Rzeźniczak czy Legator mieli szalone problemy, natomiast ostatecznie żaden z tych piłkarzy bramki nie strzelił. Bramkę na 2-0 strzelił natomiast Sekulski, zagraniał od Christiana Valo po karygodnym błędzie Adriana Lisa. Bramkarz Warty tutaj popełnił jakiegoś babola, nie wybił piłki dostatecznie dobrze, trafiła na podnogi piłkarza Wisły, który dograł do partnera, ten do pustej siatki na 2-0. Koniec marzeń Warty, widać, że wtedy w drużynie gdzieś tam zgasł ogień i taka nadzieja oraz realna chęć do powalczenia, bo myślę, że przy wyniku 1-0 wciąż Warta grała otwartą piłkę i starała się nawet zdobyć te dwie bramki. Później miała jeszcze kilka sytuacji, nie było one tak groźne. W końcówce meczu, właściwie w doliczonym czasie gry, strzelił nie na 2-1, ale tak naprawdę zabrakło czasu, żeby gdzieś tam powalczyć jeszcze o remis. Tak wygląda tabela po spotkaniu. Tak jak powiedziałem na samym początku, Warta zostawiła po sobie dużo lepsze wrażenie i uważam, że drużyna będzie się prawidłowo rozwijać, że teraz jest jakiś pomysł w tej grze, a jeżeli chodzi o Wisłę Płock, to pierwsze zwycięstwo wyjazdowe, przypominam, ta słynna forteca w Płocku, podopieczni Bartoszka zaczynają wygrywać na wyjazdach. Dzięki, to tyle ode mnie na dzisiaj, kanał 365 Dni o Piłce, mecz pomiędzy Wartą Poznań a Wisłą Płock. Zachęcam do subskrypcji i lajkowania i do zobaczenia w kolejnych podcastach.